Ostródcy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o gwałty i stalking. Do komendy zgłosiły się dwie młode dziewczyny, które opowiedziały całą historię. Sytuacja może jednak dotyczyć nawet kilkudziesięciu kobiet z całej Polski. Mężczyźni jeździli po Ostródzie czarnym samochodem. Zaczepiali młode kobiety, którym proponowali pracę w charakterze modelek. Mechanizm był prosty. Grupa podszywała się pod jedną z wielkopolskich agencji modelek. Według wstępnych ustaleń podejrzani podczas sesji zdjęciowych gwałcili kobiety. Jak informuje policja, do kontaktów seksualnych z kobietami miało dochodzić po dosypaniu im do napoju jakiejś substancji. Wszystko było nagrywane, a później materiały były wykorzystywane do szantażu. Do zatrzymania podejrzanych doszło 12 listopada. W ich mieszkaniach funkcjonariusze zabezpieczyli płyty CD, aparaty, pendrive'a, a przede wszystkim laptopy. Na materiale dowodowym znajduje się nawet kilka tysięcy plików ze zdjęciami i filmami o charakterze pornograficznym. Piotr J. oraz Mariusz M. zostali tymczasowo aresztowani, natomiast Bogdan P. musi stawiać się w komendzie policji. Ostrudzianie częściowo przyznali się do winy. Na podstawie materiału dowodowego prokurator postawił zarzuty gwałtu, w tym zbiorowych, stalkingu, a także podszywania się za policjanta. Mężczyznom grozi kara 12 lat pozbawienia wolności. Policja nadal pracuje nad tą sprawą. Funkcjonariusze ustalają, czy filmy i zdjęcia mogły być sprzedawane na portale internetowe o charakterze pornograficznym. Policjanci na podstawie własnych ustaleń zatrzymali 16-latka w piątek przed godziną 14 na ulicy Bema. Jego wygląd odpowiadał temu, który został zarejestrowany przez monitoring dworca PKP. Wstępne informacje wskazują, że może być sprawcą. Wstępnie się przyznaje, natomiast twierdzi, że nie pamięta tego, co robił, ponieważ był pod wpływem środków odurzających. Nie pamięta tego, co się działo. Nie pamięta tego, co robił. Natomiast pamięta, gdzie był. Czy to jest blef? Będziemy ustalali to. Będziemy ustalali również, czy rzeczywiście w jego organizmie takie substancje się znalazły. Przypomnijmy, że młody mężczyzna jest podejrzany o molestowanie czterech dziewczynek w wieku od 9 do 13 lat. Cztery takie zdarzenia miały miejsce 5 i 7 listopada w różnych częściach miasta. Na ulicy Lotniczej, 3 Maja Robotniczej i Matejki sprawca atakował dziewczynki w klatkach schodowych, a samo molestowanie polegało na dotykaniu części intymnych dziewczynek, części ciała intymnych dziewczynek, jak również obejmowaniu. Zatrzymany 16-latek trafi do Izby Dziecka w Gdańsku lub Olsztynie. Jeśli zarzuty się potwierdzą, o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Oddział okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu znalazł się wśród nagrodzonych w 9. edycji konkursu Najlepszy produkt i usługa w Warmii i Mazur. Oddział okulistyczny otrzymał wyróżnienie 2. stopnia w kategorii usługa medyczna i szpitale. Elbląskiej placówce wyróżnienie przyznano za leczenie wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. To jedyna terapia, która pozwala uratować wzrok, a nawet w ogromnej większości wypadków poprawić ostrość widzenia pacjentom powyżej 50 roku życia. Terapia zarejestrowana jest w Polsce od 2007 roku, a od 2011 refundowana jest przez NFZ. Definicja, której nie da się nie zapamiętać. Mimo licznych ostrzeżeń, papierosy są nierozłącznym elementem życia wielu osób. O zgubnych skutkach tego nałogu przypominają kampanie społeczne, akcje profilaktyczne i 3 i 4 listopada. Tak, właśnie 21 dnia tego miesiąca obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Dlaczego warto nie palić? Zdrowie, pieniądze, oszczędność. Na kieszeń więcej zostaje. A emerytury są małe, no to trzeba było rzucić. Poszedłem na emeryturę i rzuciłem. Choroba. Przede wszystkim choroba. I tak się potoczyło i tak jest. Ogólnie ten zapach też mi się nie podoba. Super. I myślę, że nie ma sensu. 21 listopada obchodzimy Dzień Rzucenia Palenia. Dobra okazja dla osób, wszystkich osób, które chcą pozbyć się tego nałogu? Oczywiście, że tak. A pani pali? Oj, nigdy w życiu nie paliłam. Nigdy się tego nie nauczyłam. Ale w rodzinie mojej pali siostrzanek i teraz właśnie zachorował. Przedwczoraj miał bardzo, bardzo poważną operację, zespół leśniewskiego kruna. Pierwsze co to papierosy? Zabójstwo. Także jestem przeciwniczką od zawsze. Ja nigdy nie paliłam.
Także uważam, że porzucenie palenia jest bardzo dobre, bo wiemy, co teraz właśnie palacze, z jakimi chorobami się borykają. Nie? To znaczy, to nie jest reguła, ale w większości tak, że jeżeli palą, to potem te choroby płuc, astmy i innych. 21 listopada obchodzimy Dzień Rzucenia Palenia. To dobra okazja dla wszystkich osób, które palą? Bardzo dobra okazja, ja właśnie rzuciłam palenie, z czego jestem bardzo, bardzo dumna. Ja myślę, że każdy dzień w roku jest dobry, żeby rzucić palenie. Dzień jak każdy, szczerze mówiąc. A pali pan? Tak, tak. Będzie chciał pan spróbować rzucić to palenie? Cały czas myślę o tym, ale jakoś brakuje silnej woli. W Morąskim Urzędzie Miejskim takich tabliczek najwyraźniej już nie potrzebują. Pracownicy ratusza rzucili nauk dzięki zachęcie burmistrza. Tadeusz Sobierajski w zamian dołożył urzędnikom do pensji po 100 zł miesięcznie. Ta motywacja, biorąc pod uwagę jej skuteczność, niejednego by zachęciła. Ze strony włodarza była to ryzykowna decyzja, bo o ile u podwładnych zyskał, o tyle u podatników już niekoniecznie. Na terenie powiatu nidzickiego znajdowały się dwa składowiska odpadów komunalnych, które nie spełniały wymogów do tego typu instalacji. Samorządów nie było stać na wykonanie rekultywacji terenu. Dzięki wspólnym działaniom i Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna problem został rozwiązany. 4 listopada w Kozłowie odbyło się odebranie inwestycji. To składowisko posiada trzy warstwy. Warstwę wyrównującą 30-centymetrową, następnie warstwę z gliny uszczelniającą 30 cm, warstwę taką urodzajną, na której jest posiana trawa. To składowisko również posiada sieć monitoringu. Widać na nim w tej chwili studnie odgazowujące, jak i również została wykonana sieć piezometrów, gdzie zgodnie z ustawą będziemy w określonych cyklach badali wody, czy z tego składowiska nie przenikają wody zanieczyszczenia do wód. To składowisko w tej chwili pozwala na to, że te odpady, które zostały tu złożone, czyli zdeponowane, one są zabezpieczone, nie będą migrowały na zewnątrz. Poza tym poprzez wykonanie tej warstwy uszczelniającej wody nie będą przenikały do nich. Działdowszczyzna na tą inwestycję otrzymała 80% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Problem z terenem po byłym składowisku śmieci miała również gmina Janowiec Kościelny. W miejscowości Kuce odpady były składowane od 1986 roku aż do 2004. 6 listopada odebranie inwestycji przebiegło pomyślnie. Po szeregu wykonanych prac miejsce to już odzyskało swój dawny urok. Cieszą się wszyscy mieszkańcy, bo w ten sposób zostanie poprawione sama troska o środowisko naturalne. Także już nie będzie zagrażało tutaj kumulowane, zbierane przez lata śmieci. Także myślę, że to wielkie dla nas dzisiaj, wielka radość i wielkie szczęście, że to zadanie zostało wykonane. Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna i Telewizja Mazury zapraszają w najbliższy weekend na emisję programu poświęconego rekultywacji terenów po byłych składowiskach odpadów. Spytacie, po czym rozpoznać prawdziwego Wikinga? Tak, ten chłopiec bez wątpienia nim nie jest. Oto gadżet wywodzącego się ze Skandynawii wojownika, a to jego córka. Na czym polega tajemnica dmuchania w róg? Trzeba dmuchać, trzeba ułożyć język, aby nie gwizdać i wtedy bardzo dobrze wychodzi z takim rykiem właśnie. O Wikingach jeszcze długo będzie głośno, między innymi dzięki rodzinie Szablińskich. W Ostródzie odbyło się spotkanie z pasjonatami i uczestnikami odbywającego się na Wyspie Wolin festiwalu Słowian i Wikingów. Jeżeli jest rżnięty... Tutaj w murach zamku zaserwowali chociaż namiastkę życia, które pochłonęło ich na maksa. Na Wolinie ludzie w takich strojach nie wzbudzają żadnej sensacji. Natomiast tutaj gdybym się pojawił w jakimś markecie, to nie wiem, czy by policji nie wezwali. Ale Wikingiem się pan czuje? Tak. Pan jest Wikingiem? Jestem po prostu. Chyba się urodziłem takim, bo to jest jakiś tam przerzut genetyczny, jak ja nazywam, bo moja praprababka
pochodziła z Norwegii. Jarmerk, bo tak w środowisku go zwą, temat wojowników ze Skandynawii ma dobrze opanowany. Jest jednak coś, o czym wie dosłownie wszystko. Mężczyzna buduje wierne repliki łodzi Wikingów. Nie chcę tu być nieskromny, ale czuję się najlepiej właśnie w tej dziedzinie, w pływaniu, testowaniu tych łodzi i w budowaniu. Jest w Polsce 3 ludzi, którzy potrafią budować takie łodzie, ale myślę, że ja im daję duszę, jak to powiedziałem. Pływam na tym tyle lat i na żadnej innej nie zdradzam swoich łodzi, bo one się później mszczą. Miejska Biblioteka Publiczna skusiła się na mały eksperyment. Prelekcja ludzi z pasją okazała się strzałem w dziesiątkę. Wszystkie miejsca były zajęte, spotkanie trwało dłużej niż planowano, rekord został pobity. Rekord trwania wykładu. Rzeczywiście, 3 godziny i mam wrażenie, że niektórzy z Państwa bardzo chętnie zostaliby jeszcze dłużej. Dlatego jest już niemal pewne, że o Szablińskich jeszcze usłyszymy. To ta łódka pływa już 17 sezonów. Tym bardziej, że ze swoją pasją w końcu wyszli na światło dzienne. Będą intrygować, budzić podziw, a może także szokować. Przede wszystkim jednak będą dzielić się wiedzą. Bardzo chcieliśmy, żeby ludzie, z którymi mieszkamy dosyć blisko, ale daleko się okazuje, w Starych Jabłonkach i w okolicy, wiedzieli, kim jesteśmy, że nie jesteśmy po prostu jakimiś niebezpiecznymi wariatami, którzy zajmują się czymś dziwnym, może niebezpiecznym, tylko po prostu mamy swoją pasję i jeżeli są jakieś, nie wiem, młode dziewczyny, dzieci, które chcą się dowiedzieć więcej na ten temat, no to przecież mogą do nas przyjść, obejrzeć łodzie, mogą z nami na ten temat porozmawiać. Chodzi o to, żeby ludzie nas poznali, żeby można było kogoś zarazić też tą fajną pasją.